dużo już piłem. Dobranoc. Do zobaczenia za tydzień. Pani kocha. Dzień dobry, o godzinie 4:23. My właśnie jesteśmy w drodze na lotnisko i jak zawsze u nas to bywa, wracaliśmy się, a tym razem to ja zapomniałam swetra. Oj, jola. No ale w sumie to się nie wracaliśmy, tylko zrobiliśmy kółko. To się nie liczy jako wracanie, prawda? No, 47 minut mamy do lotniska. Jedziemy, mam nadzieję, że bezpiecznie. Czarno jest, ciemno zupełnie na dworze. Jeszcze nie wiem, 2 miesiące temu byłoby jasno, a tu już noc, ciemna noc. Pogoda nas piękna przywitała w Polsce, powiem wam prawdę, grzeje, tak jak widać zresztą po mnie, tak konkretnie, że szok. Ile w ogóle jest stopni? Nie ma tutaj. No, mniejsza z tym. Nieważne, w każdym razie wyobraźcie sobie, wypożyczyliśmy auto, dostaliśmy zupełnie inne niż mieliśmy dostać. Chłopak tylko wyszedł z auta, Radek od razu za kierownicę, a tu sprzęgło... co? Sprzęgło co? Bardzo wysoko puszcza. I powiedział, że absolutnie tym nie będzie jechał, ale co tyle dobrego, że zadzwonił, od razu powiedział właściciel firmy, od razu powiedział, proszę wyjechać. Tutaj akurat przyjechało nowe auto, tylko no niestety nie jest ani zatankowane, ani wysprzątane. Ale spoko, a to ile ma przejechane? 4000 km tylko! A tamto 500 tysięcy. A tamto miało 560 tysięcy km. Wow, 4000 km. No to dał ci chyba najlepsze auto, jakie miał w przeprosinach. Przeprosin jeszcze nie. Nie usłyszałeś? Nie usłyszałem. Usłyszę, jak oddadzą mi depozyt, który też zawyżyli. Tak, depozyt zawyżyli też. Miał być 360 euro. Okazało się, że był 450. Funtów. Funtów. Także różnica kolosalna. A jaka to firma w ogóle? Gdzieś to masz. A, dobra, teraz nie będę. Napiszę wam, jaka to firma. Zaczęło się tak, jak się zaczęło, ale na pewno skończy się dobrze. Jedziemy do mamy. Powiem wam, że właśnie kupiliśmy sobie kawę w Sat Oil, cappuccino, i chyba pierwszy raz z automatu jest taka pianka w kawie. Coś pięknego, co? Jeszcze nie spróbowałam, ale po prostu tak kremowa, taka piękna, że wow. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Dostaliśmy przeprosiny od pana właściciela z firmy, od którego wypożyczyliśmy samochód, tak? Że pracownik nie zachował się tak jak... Bajba, otworzysz mi? No nie, ze środka. Firma się nazywa Car Rental Your Rent. Tak, Your Rent. No ale dostaliśmy auto, tak jak mówię, na wisienkę. Pan nas teraz SMS-em przeprosił. Także chyba już mój Radek będzie pocieszony, bo mój Radek bardzo nie lubi takich różnych zagrywek. Dobra, muszę sobie pomalować brwi i rzęsy, bo... Jedyne co, to auto jest brudne i bez paliwa, ale... Tak, ale powiedział od razu, zgodziliśmy się na to, żeby po prostu nie marnować... Uważaj, żeby po prostu nie marnować czasu. No ale no dobra, no mamy nowe auto, ale mamy auto, Radek chciał mało ekonomiczne, mamy auto, które pali 9 na godzinę na autostradzie. Ale... 9 na 100. Na godzinę 9 na 100. No ale nieważne. Dobra, ja się biorę za te brwi. Ile jeszcze mamy do mamy? Godzina 20. Chciałaś kawy? Ty chciałeś kawy, poczekaj, ja muszę pomalować brwi. Okej, lecimy. No to jedziemy sobie przepisowo, drogą ekspresową 110, a nagle taki podmuch, że aż się zdziwiłam, a to biała BM-ka osobowa dmuchnęła jakieś 200 na godzinę. Nie byłoby co zbierać, nie? Nie wiem, po co? O ile będzie prędzej, gdzie chcę być, nie wiem, no trochę będzie prędzej, jeżeli dojedzie szczęśliwie na masakra, nie wiem dlaczego takie rzeczy mają miejsce. A jeszcze co widzieliśmy, w ogóle jechaliśmy, tylko że tam to była też taka szybka ekspresowa, czy to była autostrada? Tam była. Autostrada. Jechaliśmy na autostradzie, wyjeżdżając z Wrocławia, i był jeden biedny pan, wyobraźcie sobie, wiecie co są takie płoty oddzielające tutaj kierunki, pasy. Jeden biedny pan szedł z workiem i zbierał śmieci bez żadnej eskorty, na pas wjeżdżasz, bez żadnej eskorty, bez niczego, po prostu szedł sam i zbierał śmieci, a ludzie jeździli 140 na godzinę. Zamykają pas. Przynajmniej jeden pas zupełnie jest zamknięty, jest oznakowanie, jest ograniczenie prędkości, żeby się nic człowiekowi nie stało. A tutaj puszczają na pas w losu i to był taki starszy pan, nie? jakby przy takiej prędkości to... A jeszcze był starszy, nie daj Boże, coś by tak śmignęło jak ta BM-ka, by nim aż, wiesz, zachwiało, upadłby i kolejne auto by po nim przejechało. Możliwe, bardzo możliwe. Strasznie, strasznie. A z drugiej strony w Anglii też popadają zupełne skrajności. Kiedyś M6 zamknęli na 8 godzin, bo jakiś gościu zgubił lusterko w samochodzie. Tak? Zamknęli, tak, zamknęli autostradę, żeby znaleźć lusterko. Bo to jest jakieś tam zagrożenie dla ruchu i zamknęli autostradę, szukali lusterka. No nie, no to już też przesada. No ale tak, tak o sobie porównuję, absolutnie. No, ale co do bezpieczeństwa to jest nie do pomyślenia, żeby człowiek tylko w kamizelce odblaskowej przechodził obok aut, które poruszają się z prędkością 140 km/h. No to już jest przegięcie. No, przegięcie. Biedny, biedny pan. Ciekawy, ile ma płacone. Myślisz, że ma dużo więcej płacone za to, że... Myślę, że ma najniższą stawkę. Albo nie daj Boże odróbkę. No, nie wiem co ma, ale to jest po prostu... Straszne, ja bym nigdy w życiu nie wyszła tak o tutaj i zbierać śmieci, a wy byście wyszli? No nie do pomyślenia po prostu. W ogóle to myśleliśmy, żeby coś zjeść po drodze, no bo wstaliśmy przed godziną 4, jesteśmy troszeczkę, znaczy troszeczkę, no jesteśmy głodni i weszliśmy, jak to się nazywało? W ogóle fajnie to wyglądało. Była jakaś tam knajpa, restauracja jakaś taka pokryta strzechą, ale wszędzie wokoło było pełno tirów, czyli wiadomo było, że to dla tirowców i weszliśmy do środka z Radkiem, a tam samo mięcho w ogóle, wchodzi się do środka, a tam grill rozpalone i samo mięcho, takie kupy mięcha, kiełbasy, boczki, jakieś steki, znaczy karkówki, jakieś takie szaszłyki, no zapach typowo... No, typu, mój Radek by się najadł na pewno, no ale nie chciał jeść, no bo dla mnie nie było nic, nie było po prostu nic, było samo mięso i chleb, ale normalnie szok. No takie typowe jedzenie dla kierowców, prawda? Gdybyś ty wyjeżdżał na dłuższe trasy, to ja jestem przekonana, że tak samo byś się żywił. Wchodziłbyś do tego i pieprzałbyś tylko i wyłącznie mięso, ty jesteś taki mięsny. No ale poszliśmy po kawę i skorzystać z toalety na stacji benzynowej. Tak, poszliśmy też po kawę skorzystać z toalety, a tam toalety nie ma. Zamknięta po prostu. Nie powiem. A jeszcze za kawę, ja mówię, mogę prosić kubki, żeby kawę zrobić, ale proszę pierw zapłacić za kawę, no bo pierw się płaci za kawę, bo są przypadki, że ludzie brali i wychodzili. Ale zrobiłam coś fajnego, bo pani od razu mi dała taki kupon, powiedziała, jeszcze jedną kawę państwo kupią, to dostaniecie taki bryloczek pachnący kawą. Fajny on był, taki mogłam w sumie wziąć, no ale gdzie my mamy Sat Oil, nie mamy. I rodzicom zostawić na ten. Jeszcze jeden mówi, jeszcze jedna i dostaniecie taki bryloczek pachnący kawą, taki fajny, niebieski, wiszący i taki pamszet. A pan kupuje kawę, chce pan ten kupon, a co ja z tym zrobię? Ja mówię, no ale przecież kupuje pan kawę, no to teraz pan kupi tą kawę i weźmie ten znaczek. Ludzie tak się cały czas zauważyłam, boją takiej serdeczności. Jak myślą, że coś dostają od kogoś, to myślą, że jest tam jakiś hak, nie? Ale to nie tylko tutaj, to często, to ogólnie tak, chociaż... Nie często. Ale wziął pan i się zapytałam, nic, po prostu wziął, później stał za mną po kawie, ja mówię, co, wziął pan ten bryloczek? Tak, wziąłem, dziękuję. No to spoko, to niech się... Kanie jak schabowe, smażone. Ciekawe, czy jeszcze będą u moich rodziców gdzieś tam w lesie. Kanie, lubicie takie kanie smażone jak schabowe? Kanie, sowy to się jeszcze nazywa? I jeszcze jakoś ludzie nazywają. Wiem, że w każdym regionie to jest coś innego, inaczej się tak żeby nazywają, ale kanie albo sowy. Czy lubicie takie smażone właśnie w bułeczce i... Nie, w jajku i bułeczce, tak? Nie, w jajku tylko. Jajko i mąka. Jako schabowe do obiadu, albo na chlebek. O Jezu. Polecam. Słońce zaszło, ale dalej widać tą piękną jesień. Zobaczcie na te kolory. Piękne to jest. Mówiłam wczoraj, że z chęcią bym zjadła kanie i są kanie. Wszystko jest. Jesteśmy w Biedronce i są takie przysmaki, że jestem po prostu w szoku. Pasta z zielonego groszku z cukinią i ogórkiem konserwowym. A może to sobie właśnie wezmę jako pastę? Tą czy czerwoną? Nie, wezmę zieloną. Zobaczcie, ryż jaśminowy bio, makaron spaghetti bio, krówki mleczne bez syropu glukozowego, fruktozowego, bez glutenu. I to jaglanka z quinoa i mango. Wazonik, nawet spoczko, ale takie wykonanie kijowe. Fajna Biedronka jest, znaczy fajne, dużo rzeczy fajnych jest. Czy wy to widzieliście? Nie przyjmuję zwrotów, nie wiem. A co z prawami konsumenta? Jestem bardzo zdziwiona. A dopiero co ostatnio o tym mówiłam, jedna z was napisała mi komentarz, że w małych sklepach cały czas z reklamacją jest problem. Radek, czytałeś komentarz? Że w małych sklepach z reklamacjami cały czas jest problem. Że oddała buty i czekała 6 tygodni na to, aż buty zostaną sklejone i przyszły tak sklejone, że po prostu wstyd w nich chodzić. Mogła nie odebrać przecież. No nic, już jest dzień drugi, dzisiaj jedziemy do Redcar, do rodziców. Powiem wam, tak mi się chce wymiotować, że nie wiem co jest grane. Nie wiem czego, a jak wam się podobają moje usta, dostałam od mojej mamusi kochanej szminkę matową, taką w płynie z Iwoną. Jak ona się nazywa? Mark. Tak o, wygląda Mark. W kolorze... Koperkowy róż. TKO. No i co to za kolor? TKO? Fajna. Wam bardzo, bardzo wygodna na ustach. Taka komfortowa, o, wygodna. TKO, no tak się kolor nazywa, tak? Czy to taki kolor TKO? A ogólnie to nie wziąłam żadnych spodni dresowych, ani nic takiego do domu, że w domu sobie wygodnie usiąść, także jedziemy gdzieś do jakiegoś... Tesco będzie, czy co będzie po drodze? Co chcesz? No co chcesz, no ale nie będziemy przecież tutaj w zielonej się rozpuszczać teraz po miastach. Ja chcę po prostu jakieś zwykłe spodnie, takie domowe. To myślę, że do Tesco pojedziemy właśnie po jakieś spodnie, bo jednak w jeansach tak po domu ganiać to nie za wygodnie, nie za wygodnie. Ale pogoda to nam się trafiła idealna, co? Piękna, krótkie rękawki, a tylko sweter do krótkich rękawek, po prostu prawdziwy urlop. A jeszcze chciałam powiedzieć, że jestem w szoku, co to trwało się tej szminki, bo naprawdę dosyć dużo już piłam. Żułam. Ale byśmy mieli, co? No to tak bym we mnie wjechał. Omijał. Ona. O, serce mi wali. Gumę żułam, wody dużo piłam, cały czas oczywiście jak to ja plepam i jest cały czas w stanie nienagannym. Tak więc duży plus, duży plus. Może ona będzie zamawiała, to może jeszcze jakieś inne kolory zamówię. No zobaczę. Jeszcze wam chciałam pokazać nową płytę Depeche Mode, kupiłam w Empiku, 19,99 cena. Ponoć na 2 tygodnie rzucają, teraz jej pani powiedziała, że na 2 tygodnie rzucają wszystkie nowe albumy, znaczy większość takich nowych albumów, co... nie większość, jakieś tam nowe albumy rzucają w takiej cenie, bo normalna cena 44,99, także radość, radość, radość. Ale nie mamy jak posłuchać, bo w tym aucie nie ma CD player, no nie, no tutaj jest napisane płyta. Znaczy no jest płyta. Jak ją zrobić? No nie, chyba nie ma faktycznie, tylko jest Bluetooth, USB, iPod. Chyba, że jest jakiś ten w bagażniku, ale... No nie wiem, w każdym razie, jeżeli lubicie Depeche Mode tak jak ja, to biegnijcie szybko do Empika, 2 dyszki za płytę nową.